Jest z nami Krzysztof Musiał, więc zawodnik Caprin Kraków. Cześć Krzysiek. Witam Sasia, cześć. Krzysiek, wróćmy do tego poprzedniego meczu. Dobrze spałeś po tym spotkaniu z Oreo? Z Oreo, no derby, no wiadomo. Niestrzelony karny, generalnie cały mecz przeżyto. Remis 2-2, no liczyliśmy na więcej. No ale cóż, no trzeba się cieszyć z jednego punktu, tak jak dzisiaj żeśmy przegrali. Także no lepszy remis niż porażka, ale każdy liczy na zwycięstwo, oczywiście. To delikatna zadyszka was złapała, prawda? Bo na początku są zwycięstwa, a przed tym remis, teraz porażka. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, może rywale nas rozczytali, naszą taktykę genialną. No nie wiem, naprawdę. No, generalnie to nie jest taki słaby poziom ta liga, no, są normalne, dobre chłopaki, dobrze grają w piłkę. My też się staramy jak możemy, no wiadomo, no. Każdy mecz to jest walka. No i trzeba dawać się wszystko. A jak ty się czujesz właśnie w tej lidze D? Nie, no bardzo fajnie, no jakoś specjalnie wielkiej różnicy nie odczuwam, że troszeczkę bardziej jestem kopany, ale generalnie jest okej, bardzo fajnie się gra. Ale z kumplami gram generalnie, znamy się od lat, także no jest super fajnie. Jaki cel w takim razie po teraz tej zadyszce? No trzeba wygrywać każdy kolejny mecz, no nie wiem czy się utrzymamy na pierwszej pozycji. Mam nadzieję, że tak, no i celem jest, no ja wiem, awans. A w przypadku awansu gdzie cię zobaczymy na tym sezonie? To znaczy generalnie kontrakt mam na jeden sezon. Ale no zobaczymy, co przyniesie czas, zobaczymy, co będzie na jesieni, co będzie w wakacje, jak się potoczą studia, praca, te sprawy. Czy będę w Krakowie, czy nie będę, no zobaczymy. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie.